Witajcie, zapraszam dzisiaj do recenzji nowego Galaxy S20. Samo wykonanie to najwyższa półka. Obudowa sprawia wrażenie bardzo wytrzymałe i każdy element jest doskonale do siebie dopasowany. Galaxy S20 możemy także bardzo wygodnie trzymać. To dzięki dobremu wyprofilowaniu. Zobaczymy, że szkło na tyle jest zagięte, ramka bardzo cienka, ale to sprawia, że S20 po prostu wygodnie leży w dłoniach. Sporym atutem są wymiary, dlatego że Galaxy S20 jest dosyć kompaktowy, do tego dochodzi jeszcze masa czy też dobre wyważenie, a to oznacza, że telefon robi wrażenie lekkiego. Wyspa aparaty to temat, który oczywiście muszę poruszyć. Z tego co możecie zobaczyć, moduł aparatu wystaje, a to przekłada się na to, że S20 na stole może się niestety przechylać. Kosmetyczna, choć uważam niezwykle ważna w odniesieniu do Note 10 zmiana polega na tym, że przyciski przeniesiono na prawy bok, a samo ulokowanie klawiszy jest bardzo wygodne. Bardzo mi się spodobało, że kiedy obracamy S20 pod światło, możemy zobaczyć fajny opalizujący motyw. Szkoda tylko, że zabrakło matowych plecków. Myślę, że w tym roku to by była bardzo fajna zmiana. Galaxy S20 wytrzyma spotkanie z wodą. Na 1,5 metra do 30 minut można tego smartfona zanurzyć. Na pokładzie mamy hybrydowy Dual SIM. Zagięcie ekranu w rodzinie S20 jest mniejsze. Da się zobaczyć delikatne zagięcie dopiero kiedy patrzymy na telefon pod kątem. Zamiast notcha mamy dosyć mało otwór na kamerkę do selfie w tym roku w Galaxy S20 przeniesiono go na środek, tak samo jak w Note 10. Mamy tutaj złącze USB-C na dole maskownica jednego z głośników, natomiast zabrakło gniazda słuchawkowego. Na pokładzie Galaxy S20 wbudowano podwójne głośniki, jakościowo dźwięk wypada bardzo dobrze, znakomita czystość, niezależnie od poziomu głośności. Mamy do tego wrażenie dźwięku przestrzennego. Moim zdaniem. Maksymalna głośność też jest na właściwym poziomie. Słyszymy fajną głębię, natomiast zabrakło nieco lepszego podbicia basów, ale tak czy siak S20 ma doskonałe głośniki. Nasze doznania akustyczne wspomaga jeszcze Dolby Atmos. Są do wyboru takie tryby jak automatyczny, film, muzyka, a także głos. Oczywiście mamy tutaj jeszcze korektor audio. Co do dźwięku przekazywanego do słuchawek jest znakomicie, świetne podbicie basów, doskonała czystość. Dodam jeszcze, że razem z telefonem otrzymujemy dokanałowe słuchawki AKG. Co ważne w zestawie zabrakło adaptera do podłączenia słuchawek ze złączem jacka. Przejściówki, które mam u siebie nie chciały z tym telefonem działać. Wymagane jest, aby przejściówka miała przetwornik, który zamienia sygnał cyfrowy w analogowy. Wtedy powinno to działać. Galaxy S20 wyposażono w skaner ultradźwiękowy zatopiony w ekranie. Działanie jest identyczne jak w Note 10, natomiast w porównaniu do Galaxy S10 szybkość pracy jest na pewno lepsza. Musimy oczywiście nadal przytrzymać palec na skanerze nieco dłużej, ale są sytuacje kiedy wystarczy na chwilę musnąć czytnik opuszczkiem naszego palca i wtedy szybko przechodzimy do systemu. Ale czasami wymagana jest też kolejna próba skanowania, zatem to działanie bywa losowe. Mamy jeszcze szybko działające rozpoznawanie twarzy, bazuje na kamerce frontowej. Po rozpoznaniu twarzy, telefon może nas pozostawić na ekranie blokady albo przenosimy się od razu do systemu. Możemy zobaczyć, że w czasie pracy rozpoznawania otrzymujemy. Mamy fajną animację dookoła wcięcia w ekranie. Dodam jeszcze, że skanowanie twarzy działa sprawnie, nawet w ciemności. Przechodzimy do ekranu. Dynamic AMOLED, 6,2 cala, QHD+, proporcje to 20 do 9, a nowością jest oczywiście 120 Hz. Wysoko oceniam szczegółowość obrazu, do tego bardzo dobre nasycenie barw, doskonałe kąty widzenia, a także rewelacyjne czernie. W tym aspekcie odnoszę wrażenie, że w tym natywnym, żywym ustawieniu barwy są obecnie bardziej naturalne niż to było do tej pory. Na pewno wszelkie konsumowanie treści na tym ekranie, filmy, granie to dosłownie czysta przyjemność, Mamy HDR10+, maksymalna jasność może osiągać w piku ponad 1300 nitów, kiedy warunki naszego otoczenia są bardzo jasne, przykładowo świeci słońce, wtedy ekran pozostaje cały czas widoczny. Z pewnością ta największa zmiana w kontekście ekranu to 120 Hz, oznacza to, że każda animacja jest super szybka, super płynna, takie samo wrażenie mamy kiedy wykonujemy przewijanie treści w górę albo w dół, powoduje to oczywiście większe zapotrzebowanie na energię. Ale i tak uważam, że 120 Hz robi tutaj kolosalne wrażenie i wygląda zjawiskowo. Natomiast rozdzielczość w systemie to maksymalnie Full HD, chyba że wybierzemy 60 Hz. Wtedy możemy uzyskać QHD+. Mamy na pokładzie redukowanie światła niebieskiego, może to działać na podstawie harmonogramu. Barwy mogą być żywe albo naturalne, a za pomocą suwaka możemy edytować temperaturę barwową. Mamy także bardziej zaawansowane konfigurowanie kolorów. Do tego da się regulować skalowanie interfejsu, rozmiar tekstu. Natomiast po systemie możemy nawigować gestami. Telefon oferuje jeszcze ciemny motyw dla systemu, a to sprawia, że bateria może pracować nieco dłużej bez potrzeby ładowania. Na wygaszonym ekranie w ramach Always on Display mogą być pokazywane ważne informacje, czyli godzina, data na ładowanie baterii oraz oczywiście notyfikacje. Telefon da się wybudzić za pomocą podwójnego tapnięcia, albo kiedy go podnosimy, czy też wyciągamy z kieszeni. Wbudowana bateria to 4000 mAh. Dostajemy w zestawie ładowarkę o mocy 25 W. Telefon naładujemy do pełna w około godzinę. Możemy także naładować Galaxy S20 indukcyjnie maksymalnie do mocy 15 W. Testy wykonywałem, kiedy 120 Hz było uaktywnione. Myślę, że nie ma sensu inaczej używać tego telefonu, skoro te 120 Hz mamy. Co do wyników, spokojnie uzyskamy 3 do 5 godzin pracy na ekranie, czyli albo 1 albo dwa dni bez potrzeby ładowania. To oczywiście zależy od naszego użytkowania. Podejrzewam, że kiedy wyłączymy 120 Hz, te wyniki będą. Nieco lepsze. Muszę natomiast wspomnieć o tym, że kiedy dosyć intensywnie używałem tego telefonu na sieci LTE, to wtedy często okolice godziny 17-18 powodowały, że ładowarka musiała być podłączona, bo miałem już około 15% naładowania baterii. Zwracam uwagę też na to, że telefon w tle dosyć dużo tej energii pobiera, zatem. Te dwa dni uzyskamy, ale kiedy będziemy używać tego telefonu bardzo sporadycznie. Mamy tutaj jeszcze ładowanie zwrotne PowerShare o mocy 9W. Możemy naładować dzięki temu przykładowo nasze słuchawki czy też zegarek. Co fajne, to to, że da się tutaj zdefiniować limit naładowania baterii, po którym ładowanie PowerShare będzie automatycznie zatrzymywane. Przechodzimy do tematu systemu oraz wydajności na pokładzie Exynos 990. O tym, dlaczego to nie do końca dobra jednostka do tego telefonu jeszcze Wam opowiem. Mamy 8 GB ram 128 GB wbudowanej pamięci UFS 3.0. Oczywiście można to rozbudować za pomocą karty microSD. Do tego NFC do płacenia, Bluetooth 5.0, a także nowy Android 10 wyposażony w systemową nakładkę One UI 2.1. W tym roku jestem zdania, że Xenosa można było w Galaxy S20 pominąć i na każdym rynku zaoferować flagowego Snap'a 800. 365, którego chociażby S20 ma w Stanach. Exynos ma to do siebie, że jest nieco gorszy wydajnościowo. Tego raczej nie zobaczymy w takim, powiedzmy, normalnym użytkowaniu, czyli przewijanie treści, włączanie poszczególnych aplikacji. Natomiast problemy występują w aspekcie zbyt wysokiej temperatury. Kiedy wykonujemy nawet proste zadania, ale przez dłuższy czas czujemy, że obudowa jest ciepła. Natomiast wymagające zadania, takie jak zaawansowane gry, czy też eksportowanie zdjęć w aplikacji aparatu, wtedy kiedy zrobimy przykładowo parę fotografii pod rząd, powoduje, że telefon jest gorący i w tego typu sytuacjach czasami nawet aplikacja aparatu była samoczynnie wyłączana. Samo działanie systemu wypada bardzo dobrze. Nawet kiedy obudowa jest nagrzana, nie powoduje to klatkowania animacji. Każda operacja jest wykonywana tak szybko, jak tego oczekujemy. Problemy z temperaturą zobaczymy przy wykonywaniu wymagających zadań, ale też nie zawsze. Poza tymi sytuacjami system jest naprawdę bardzo szybki. Na pokładzie Galaxy S20 mamy trzy aparaty na tyle. 12 megapikseli f1.8 focus dual pixel z wykrywaniem fazy, a do tego optyczna stabilizacja. Kolejny to telezoom 64 megapiksele f2.0 Chociaż szczerze powiem, że ta nazwa telezoom jest tutaj nieco nad wyrost, o tym za chwilę. Ponownie ten obiektyw oferuje fokus z wykrywaniem fazy, do tego też optyczna stabilizacja. Gwarantuje potrójny hybrydowy zoom, natomiast jego rzeczywiste powiększenie to zaledwie 1.06 razy. Trzeci obiektyw to szeroki kąt, 123 stopnie, w tym roku oferuje nagrywanie Super Steady. Kamarka do selfie to 10 megapikseli o jasności 2.2, pozwala nagrywać filmy 4K. Fotografię selfie oceniam bardzo pozytywnie, otrzymujemy dobre detale, dobrą dynamikę, fajne barwy, one co prawda są nieco bardziej podbijane przez automatykę, natomiast jestem zdania, że to przekłada się sumarycznie na bardzo fajny wygląd zdjęcia. Mamy parę efektów rozmycia. Galaxy S20 sprawnie wykrywa krawędzie, a potem po wykonaniu zdjęcia da się edytować poziom tego rozmycia. Selfie możemy wykonywać w węższym albo szerszym kadrze, co fajne, to obecność trybu nocnego w aparacie frontowym. W Galaxy S20 możemy nagrywać filmy 8K. Tego typu nagrania uzyskujemy z obiektywu TeleZoom. Na pewno spore wrażenie robią tutaj detale, dlatego że te filmy są mega szczegółowe. Gwarantowana jest także. Fajna rozpiętość tonalna, ale warto brać pod uwagę, że filmy 8K mają niespełna 25 klatek na sekundę. Ma to jednak swoje wady. Telefon ma pewne kłopoty z fokusem. Dopiero kiedy na ekranie pokażemy, gdzie ma być łapana ostrość, to wtedy fokus jest często dobrze ustawiony. Występuje do tego Rolling Shutter. Chodzi o to, że kiedy obracamy szybko telefonem w czasie nagrywania, to mamy wrażenie, że obraz nieco klatkuje. Cały czas oczywiście da się nagrywać filmy 4K i to jest chyba dużo lepsze rozwiązanie, dlatego że nagranie nie ważą aż tak dużo. A wtedy możemy wybrać albo 60 albo 30 klatek na sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, wtedy stabilizacja optyczna wypada świetnie. Mamy jeszcze zoom audio, kiedy powiększymy film nagrywając go, to za tym podąża nagrywanie dźwięku. Na pokładzie nagrywanie super steady możemy wtedy uzyskać maksymalnie 1080p. Mamy gwarantowane dobre Fotografie w dzień, bogate w detale. Otrzymujemy do tego nasycone kolory, choć na pewno nie mogę powiedzieć, że są one zbyt nasycone. To mi się akurat osobiście spodobało. Zakładam, że te podbite barwy są efektem wykrywania scen, ale to oczywiście zawsze można wyłączyć. Jestem zdania, że bardzo dobrze wypada rozmywanie tła, tak samo jak w kamerce do selfie. Dostajemy parę efektów rozmycia do wyboru. Bardzo mi się spodobało, że dynamika na zdjęciach zawsze jest idealna. Chodzi o to, że. Yeah. Uh -huh. Nie ma takich sytuacji, aby jakieś jasne elementy, chociażby niebo czy też inne tego typu sprawy, były na zdjęciach przepalone, tylko zawsze to jest wszystko perfekcyjnie stonowane. Aplikacja aparatu poinformuje nas, kiedy obiektyw jest zabrudzony, pomaga w kadrowaniu fotografii. Identycznie było przy okazji Galaxy S10 albo Note 10. Odnoszę wrażenie, że zdjęcia wykonywane każdym obiektywem są teraz jeszcze bardziej do siebie podobne w aspekcie wyglądu, kolorów czy też temperatury barwowej. W tym roku Galaxy S20 oferuje rozbudowany Smart Zoom, ale oczywiście te najlepsze parametry dostajemy w Galaxy S20 Ultra, czyli najwyższym modelu. Na pokładzie S20 występuje hybrydowy trzykrotny zoom, potem aplikacja aparatu sugeruje poczwórny. 10, 20, a na koniec 30-krotne powiększenie. Jestem zdania, że fotografie, które są jakościowo na tyle dobre, aby je gdzieś opublikować, występują maksymalnie do poczwórnego zoomu. Natomiast dalej te zdjęcia mają sporo szumów, nie są szczegółowe. Często można zobaczyć, że. Są poruszone, i to jest rzeczywiście taka kwestia, która sprawia, że te zdjęcia, moim zdaniem, nie są zbytnio do użytku. Ale jest to bardziej taki bajer w postaci tego, że możemy pokazać: Ej, mój telefon ma 30-krotne powiększenie. Co fajne, to takie małe okienko w aplikacji aparatu, które pozwala zobaczyć, jaki przedmiot z daleka fotografujemy. W Galaxy S20 mamy oczywiście tryb nocny, sporem tam jest to, że automatyka nie stara się na siłę sprawić, aby zdjęcie było super jasne. Dzięki temu zachowujemy naturalny wygląd. Występują pewne szumy. Detale nie są jakieś bardzo porywające, ale to jest raczej normalne. A kiedy korzystamy z zoomu, te zdjęcia bardzo łatwo da się poruszyć. Przechodzimy do podsumowania. Galaxy S20 pod wieloma aspektami robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Na pewno taką kluczową zmianą jest 120 Hz w ekranie. To wygląda zjawiskowo. Sam ekran co do jakości obrazu jest znakomity. Do tego otrzymujemy fajne wykonanie. Dobre głośniki, czy też doskonały dźwięk przekazywany do słuchawek. Dzięki za obejrzenie, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem do zobaczenia.